Witam serdecznie wszystkich szabułek na Mistrzostwa Makroregionu Wschodniego i Międzywojewódzkie Mistrzostwo Młodzików Karate Kyokushin. Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego i niewzruszonego ducha. Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania sztuki karate, aby kiedyś nasze ciało i zmysły stały się doskonałe. Z głębokim zapałem będziemy starać się kultywować ducha samowyrzeczenia się. Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności. Shikamire? Sensei-mire? Dzisiaj Biała Podlaska, stolicą sportów walki, panie Arielu? Tak, dokładnie. Odbywają się Mistrzostwa Makroregionu Wschodniego Karate Kyokushin oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. Ilu zawodników? 412 zawodników. Z ilu klubów? 53 kluby. Ilu trenerów? 46. Ilu sędziów? Ciężkie pytania, bo powiem szczerze, że no jest nas dużo, prawda, do obsługi tego wszystkiego. I o to chodziło. Szanowny panie sekretarzu wraz z dostojnymi reprezentantami związku, drodzy państwo, trenerzy i zawodnicy, którzy w takiej imponującej liczbie zechcieliście odwiedzić nasze, ufam, że bardzo życzliwie i gościnnie przyjmujące was miasto. Pobudujące i pozwólcie, że dzieląc się osobistym wrażeniem, skieruję podziękowania do senseja Ariela Miszkiniuka, że swoją pracą, wzbogaceniem naszego białskiego środowiska sportowego o waszą organizację, zyskał to uznanie i docenienie, którego efektem jest właśnie goszczenie was podczas Mistrzostw Makroregionu w Białej Podlaskiej. To piękne, że gościcie tu jako reprezentanci swojej dyscypliny. Mam bardzo osobiste powody, żeby czuć szczególną sympatię. Ja też miałem przyjemność trenowania dyscypliny, która jak niewiele rodzajów sportu jest sztuką, a nie tylko sportem i niesie ze sobą cały wachlarz uniwersalnych, nieprzemijających wartości, które przyczyniają się do tego wspaniałego rozwoju młodzieży. Startują dziś seniorzy, ale także bardzo pokaźna grupa z was to właśnie ludzie młodzi, którzy rozwijają nie tylko w sposób imponujący sportowo swoje ciała, ale przede wszystkim ducha. Gratuluję wszystkim zawodnikom, którzy już toczyli tak wspaniałe pojedynki. Życzę dobrych występów na kolejnych rundach dzisiejszych zmagań. Naprawdę to ogromny wysiłek był, szczególnie w tym roku, przygotowanie się do tego makroregionu w tych warunkach, gdzie mieliśmy utrudnione możliwości treningu, ale droga karateki jest drogą wojownika i musi być wpisana również we wszystkie trudności naszego życia. Naprawdę wielki szacunek dla wszystkich sensei, którzy potrafili was, zawodników, przygotować do tych zawodów i widać, że zrobili to bardzo skutecznie po poziomie, jaki reprezentujecie. Dziękuję za wsparcie samorządu, ze strony samorządu, które tutaj pan prezydent szczególnie własną osobą udzielił organizatorowi, sensei Arielowi, Białskiemu Klubowi. Czekaliście już na te zawody, prawda? Tak, one były planowane na marzec, ale sytuacja pandemiczna nie pozwoliła nam i zostały przesunięte na ten termin, kiedy już jest bardziej sprzyjające warunki i udało nam się tak, że są równie dobrze obsadzone, jak były w planie z datą marcową. Biała Podlaska spisała się jako organizator zawodów?
Tak, Biała Podlaska i Bialski Klub Karate, którego liderem jest sensei Ariel Miszkiniuk, postawił tak wysoko poprzeczkę, że nie żartując w gronie tutaj liderów z całej Polski Wschodniej, jacy tutaj są, rozmawiamy, że ciężko będzie teraz utrzymać następnym organizatorom ten poziom. Ja tak krótko chciałem powiedzieć dziękuję. Dziękuję zawodnikom, Shiha, sensei, rodzicom, obsługa techniczna, wszystkim, którzy przyczynili się do organizowania tych zawodów. I ogromne dziękuję. Bardzo dziękuję za wsparcie Bielskiego Klubu i Karate Białej Podlaskiej. Wypowiadając magiczną formułę, Mistrzostwa Makroregionu Wschodniego i pierwsze międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików uważam za otwarte. Jak w ogóle przebiegają te mistrzostwa? Co tu jest najważniejsze i czego możemy się spodziewać? Co tu jest najważniejsze? Mistrzostwa Makroregionu Wschodniego są to takie jakby mistrzostwa wschodniej Polski, prawda? Po tych zawodach już są ważniejsze tylko mistrzostwa Polski. Oprócz tego tutaj mamy międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików, które też są ważne dla wielu, wielu trenerów. Już na tych zawodach zdobywamy punkty, które są przyznawane dla klubów. To też jest bardzo istotne. I trzeba powiedzieć, że mamy kategorię od młodzika do seniora plus jeszcze konkurencja Masters, czyli plus 35 lat. Mamy wielu zawodników w wielu kategoriach. Trzeba też powiedzieć, że zawody odbywają się na 6 matach. 6 mat to są to pierwsze zawody w Polsce organizowane na 6 matach i było to naprawdę bardzo, bardzo duże wyzwanie logistyczne. Oczywiście mieliśmy dużą pomoc naszych klubowiczów, rodziców, zawodników, Polskiego Związku Karate, a dość ważne jest to, że mieliśmy bardzo duże wsparcie od Okręgowego Związku, czyli tutaj ta Lubelszczyzna, prawda, naprawdę bardzo, bardzo mi w tym pomogła. Co obserwujemy w tej chwili? Są jakieś pokazy? W tym momencie odbywa się konkurencja kata, czyli układy. Za chwilę będą ogłoszone wyniki i już, tak jak widzimy, jest zabezpieczenie medyczne. Panowie przyjechali i będą tu zabezpieczać zawody, więc za chwilę odbędzie się konkurencja kumite, czyli walki. Warto też wspomnieć, że partnerem głównym jest PKN Orlen. I tak jak widzimy tutaj na banerze, no, wielu naszych lokalnych przedsiębiorców wspiera nasze zawody, wspiera nasz klub, z czego jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Dopiero żeśmy tak naprawdę zaczęli, ale jak już prezes ocenia aktualne wyniki, spotkania, prezentacje? Dopiero to właśnie jest początek, ale już jesteśmy po pierwszej rundzie kata. Widać, że zawodnicy mimo trudniejszych warunków w tym roku... lockdownu nie zmarnowali, trenowali. Nie trenowali w trakcie lockdownu tak jak mogli, a szkoleniowo patrząc naprawdę poziom jest bardzo wysoki. Spodziewaliśmy się, że mogło, może będzie trochę niżej, ale nie, tak jest. Na szczęście, że wszystko się udało i to, co widzimy, to jest pozytywnym zaskoczeniem. Trzymamy kciuki za kogo i za co? Za całość, za wszystkich? Sport to zdrowie. Tak jest. Sport to zdrowie i za wszystkich trzymamy kciuki. Chciałbym, aby wygrali najlepsi zawodnicy i aby był jak najwyższy poziom sportowy tych zawodów. Natomiast no, nie zapominajmy, że Biała Podlaska w kategorii wiekowej juniorów młodszych w listopadzie ubiegłego roku zdobyła drużynowo mistrza Polski. I tutaj widzę, że są bardzo dobrze przygotowani zawodnicy i będą na pewno chcieli obronić ten tytuł na mistrzostwach makroregionu. Tomaszów Lubelski. No jak ci się Biała Podlaska tutaj szczęści? Właściwie jestem tu pierwszy raz na zawodach.
zawody dobrze przygotowane? Da się radę coś pokazać na nich? No myślę, że tak. Ile lat trenujesz? No byłoby już 6. Byłoby już 6. Dzisiaj jakie marzenia te zawody? Jaki plan? No oczywiście zdobyć pierwsze miejsce. Czyli puchar. No złoto. Zostać mistrzem Akoregionu Wschodniego. Żółty pas, co oznacza? No to jest stopień jakby wtajemniczenia. Już wysoki stopień? No właściwie w połowie. Trzymamy kciuki. Jak się trenuje w klubie? Wspaniale. Ile lat już w tym sporcie? Około pół roku. Półtora roku. Półtora roku. Ja rozumiem, że was teraz stres zjada. Wszyscy chcecie uciekać na trening. No ale to na rozgrzewkę. Tutaj widzę niebieski pas, tak? Tak. Jaki to jest rodzaj pas? Znaczy na pewno... Niżej ode mnie. Dokładnie. Kolega dłużej trenuje, lepszy pas ma. Ale dzisiejsze zawody pójdą sprawnie, to jest szansa na kolejny kolor? Znaczy nie, to nie na zawodach się zdobywa. Jaki jest cel na te zawody, twój? Żeby jak najlepiej poszło, to moje pierwsze zawody. Moje pierwsze zawody. Co już za tobą, a co przed tobą? Jakieś pokazy teraz były, kata, nie kata? Nie, ja dziewiątą walkę mam. Dziewiątą walkę? Zgadza się. Znaczy dziewiątą walkę... Dokładnie. Kto jest przeciwnikiem? Dawid Lewkowicz, ile się nie mylę. Skąd jest? Nie wiem, niestety. Nie poznałem go. Jeszcze zawodnika dopiero poznasz na macie. Nie, zgadza się. Słuchaj, a twój cel na te zawody? No, zostać mistrzem Makroregionu Wschodniego. Osiągnięcie już zdobyłem Mistrzostwo Polski, to nie mogę zawieść na Mistrzostwach Makroregionu. Ja rozmawiam z mistrzem Polski. Dokładnie. W swojej kategorii oczywiście, wagowej. Gdzie to mistrzostwo zdobyłeś? W Katowicach. Jak przebiegały wtedy zawody i jak wyglądał ten mecz finałowy? Walka finałowa. Finał nie był lekki, ponieważ przeciwnik bardzo dużo uderzał nogami na głowę. Musiałam naprawdę ręce wysoko trzymać, ale na szczęście poszło dobrze i zostałam tym mistrzem Polski. To bardziej sport, bardziej zabawa, bardziej walka, jak to jest? Na pewno to nie jest tak jak w MMA. W MMA mamy parter i takie różne inne rzeczy, stójka. Tutaj mam tylko stójkę, nie możemy uderzyć w krocie. No to jak w każdym sporcie, ale rękoma też na twarz nie możemy uderzać. Tak. Twój dzień jak wygląda treningu? Cały tydzień, każdego dnia mam trening. Poniedziałki mam crossfit, siłowy trening, wtorki karate i tak co dzień się zmienia. Wymagający trenerzy? Tak, oczywiście, że wymagający, ale gdyby nie te wymagania, na pewno bym nie był tym mistrzem Polski i nie stałbym tu teraz, gdzie stoję. Świetnie się z tobą rozmawia, gratuluję w ogóle tego sukcesu. No dobra, obserwujesz te zawody, dzisiaj trudni zawodnicy mogą być na macie? Nie lekceważę żadnego zawodnika, czy to jest z pomarańczowym, czy z niebieskim pasem. Każdy jest dobry na swoim poziomie. Czego życzyć? Zwycięstwa.